Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was eksperyment z glutkiem. Nic nowego, jeśli chodzi o te filmiki, to non stop są jakieś z glutkiem, a tym razem mamy nowy materiał. To są kuleczki, tak zwane kuleczki Orbis albo kulki wodne, które często używa się do kwiatków. A tutaj jest podstawowy składnik moich glutków, czyli maska peel off. Mamy też sodę i płyn do soczewek kontaktowych, dodatkowo trochę wody. I naczynie, miseczkę, w której będę wszystko mieszać. I najpierw nakładam całą zawartość saszetki z maską właśnie do miseczki. Teraz troszeczkę wody i mieszam. Następnie wrzucam parę kuleczek i znowu mieszam. Teraz dosypuję sodę. Wystarczy szczypta i znowu mieszamy. I powstaje tutaj taka dosyć ciekawa konsystencja. Po tym jak dodałam płyn do soczewek kontaktowych, konsystencja się diametralnie zmienia, wszystko zaczyna się bardziej kleić. Zmienia się też kolor całej masy, jak widzicie tutaj kuleczki się idealnie, świetnie trzymają w środku i powoli powstaje glutek. Trzeba dalej solidnie mieszać, a potem mieszać, zagniatać w rękach. Niestety widzę, że im mniej się klei ta nasza masa, tym bardziej wypadają kuleczki i zupełnie się nie trzymają. Ciekawie to wygląda, jak widzicie, kolor masy się zmienił, kuleczki zafarbowały glutka, także teraz jest bardziej różowy, ale im bardziej się staram wszystko pozagniatać, tym więcej kuleczek wypada. Parę jeszcze w środku jest, ale wydaje mi się, że one też nie będą się trzymać. Widocznie są bardzo śliskie, takie bardzo no właśnie mokre i przez to nie trzymają się nawet takiej masy, a szczególnie masy, która coraz mniej się klei. No i glutek wyszedł fajny, ale niestety bez kuleczek. Czyli nauczyliśmy się dzisiaj, że kuleczki Orbis nie nadają się do glutków, mimo że są bardzo ładne i fajnie wyglądają, to jednak w innych zestawieniach ciężko z nimi zrobić jest po prostu glutka, ponieważ są zbyt mokre, zbyt śliskie i nie trzymają się tej masy. A szkoda, by było całkiem ładnie. Jak dobrze wiemy z innych filmików, kuleczki te można używać na przykład do piłeczek antystresowych, tam wyglądają bardzo, bardzo fajnie. To było na tyle, mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!